Witajcie! W tym odcinku chciałbym opisać kwestię aktywności fizycznej wieczorem w kontekście snu nocnego. Panuje powszechna opinia, by nie przeprowadzać intensywnej aktywności wieczorem z racji na gorszą regenerację. Posilę się więc dwoma badaniami, które miały za zadanie ocenić to w praktyce. W pierwszym badaniu oceniano wpływ różnych pór treningu na sen. Pory treningu dzielono według odstępu czasowego do pójścia spać na te poranne powyżej 8 godzin od spoczynku, popołudniowe między 4 a 8 godzin od spoczynku oraz wieczorne, poniżej 4 godzin od położenia się spać. Badanie było naprawdę duże, bo obejmowało 1000 uczestników, którzy na bazie kwestionariusza oceniali jakość i długość snu. Dodatkowo osobnej ocenie kwestionariuszem podlegała intensywność wysiłku. W wyniku badania określono, iż faktycznie to poranni sportowcy osiągali lepsze wyniki, jeżeli chodzi o sen. Czyli istotne statystycznie większe prawdopodobieństwo zaraportowania dobrej jakości snu oraz mniejsze prawdopodobieństwo obudzenia się niewyspanym. Jednoczasowo jednak, u osób trenujących intensywnie wieczorem stwierdzali oni w ankiecie, i to 97%, że ich sen był lepszej jakości w dni, kiedy trenowali. Można by więc stwierdzić, że uczucie wyspania jest subiektywne i nie zależy od pory treningu. Ciekawym jest, jaki wpływ trening wieczorem i odpowiedni sen mają na performance w następne dni. Możecie zostawić linki do badań w komentarzach, jeśli macie coś ciekawego, lub po prostu podzielcie się swoimi doświadczeniami. Teraz opowiem o drugim badaniu, które nomen omen pojawiło się już na łamach tej serii. Odsyłam tutaj do konkretnego odcinka kiedy trenować dla zdrowia. To badanie było oczywiście mniejsze, tylko 20 uczestników i badało ono wpływ treningu o różnych porach dnia, czyli o 7 rano, 1 po południu i 7 wieczorem na strukturę snu, a także poziom ciśnienia tętniczego. Warto nadmienić, że ćwiczenia w badaniu były o umiarkowanej intensywności, to znaczy tętno wynosiło w trakcie ćwiczeń w badaniu 65% HRmax przewidywanego wiekiem. W trakcie badania wykazano jednak, iż to poranek najbardziej optymalnym czasem na trening pod kątem snu nocnego. To znaczy, trening poranny najbardziej pozytywnie wpływa na architekturę snu w nocy następującej po treningu.